Hej, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. W zasadzie taki trochę spontaniczny, nie planowałam nagrywać nic konkretnego, nie mam też jakiegoś ustalonego, konkretnego zarysu tego filmu, ale właśnie jestem przy komputerze, korzystając z drzemki młodego, bo jeszcze myślę, że z pół godziny będzie drzemał. Montuję film, trochę pracuję, popijam kawę i tak w sumie stwierdziłam, że ten vlog będzie taką fajną okazją, żeby nadrobić jakąś tam nieobecność, jak wiecie, remontową u mnie. Myślę, że to będzie taki bardziej weekly vlog, dlatego że posklejam jakieś tam różne fragmenty z całego tygodnia. Zakup dużej ilości drożdży zainspirował mnie do tego, żeby codziennie piec jakiś chleb, ale jakoś taki był przystanek w używaniu Lidlomixa, teraz z powrotem do niego wracam. W związku ze świętami też był dosyć mocno eksploatowany właśnie, jeżeli chodzi o robienie pieczywa. O, mamy nowe przepisy. Proszę bardzo, bardzo ciekawe. O, gyros, kimchi, o, nawet są jakieś lody, sernik. Ja najbardziej lubię ten sprzęt za pieczywo. Wystarczy mieć w domu mąkę i drożdże w zasadzie. I można naprawdę upiec przepyszne pieczywo. Ten chleb z jogurtową skórką to chyba jest mój taki ulubiony. Więc dzisiaj chyba sobie go zrobimy. No, mamy chyba wszystkie składniki, więc... Z racji tego, że mam mąkę orkiszową i mam drożdże też takie w proszku, to zrobimy sobie chleb orkiszowy. On jest bardzo smaczny również. Dzień dobry, witajcie w dniu kolejnym. Robię sobie szybki make-up, więc pogadamy, jak to zazwyczaj bywa w każdym vlogu. Mam na sobie już filtr, więc buzia wygląda naprawdę bardzo ładnie. To jest ten taki filtr z kolorem od Rezibo. Bardzo ładnie nawilża, natomiast ubolewam, bo to jest tylko SPF 30, ale chciałam dzisiaj coś po prostu z kolorem. Tutaj mi prześwituje przebarwienie. I muszę wam powiedzieć, że co ja odwaliłam z moją skórą, że to przebarwienie się pojawiło, to nie wiem, czy kiedykolwiek komukolwiek powiem, co nałożyłam. Tam był wyprysk, taki podskórny, bolący. I co ja, słuchajcie, tam zrobiłam, to nawet nie będę tutaj opowiadać, bo to jest tak głupie i w ogóle, że masakra. No i to przebarwienie, które tutaj widać, ono jest widoczne pod podkładem.
I nawet laser, bo byłam ostatnio na laserze na twarz, w zasadzie takim zabiegu, to jest laser oczywiście, ale to jest taki zabieg, który oprócz tego, że zamyka naczynka, bo ja też miałam spory problem tutaj w okolicy nosa z naczynkami, to też chciałam, żeby pozbyć się tego właśnie przebarwienia, ale jak widać, ono jest dalej widoczne, ale dopóki jest to świeże przebarwienie, to powinno być takie w miarę łatwe do usunięcia, dlatego też jeszcze chyba mam dwa zabiegi, w sensie cała seria to trzy zabiegi, a byłam na jednym i efekt był naprawdę bardzo fajny. Zresztą ja Wam wrzucałam relację na Instagramie, efekt przed i efekt po i w trakcie zabiegu. Bardzo ładnie to wszystko wyglądało, natomiast mimo, że po pierwszym zabiegu były efekty, to jeszcze mam dwa w takim pakiecie i wtedy też pozamykamy. Ja mam bardzo dużo takich czerwonych plamek, to są te rubinki, też na ciele, ale na twarzy. Jedna już prawie jest tutaj niewidoczna, ale muszę jeszcze zaraz ją, wiecie, ogarnąć. Także mam nadzieję, że laser jeszcze dwie serie. Nie wiem, czy wyrobimy się z dwoma seriami. Może z jedną przed latem. Jakoś może pomoże na to tutaj, ale to co ja... Nie powiem Wam. Nie powiem Wam, bo to jest wstyd. W każdym razie nałożyłam sobie ten podkład z PZE, z witaminą C, numerek 03N. Bardzo Wam gorąco polecam. Zresztą już go polecałam, wracam co jakiś czas cyklicznie, jest bardzo fajny. Trochę korektora pod oczy. Teraz się wybieramy z młodym na miacho. Chciałabym zrobić Kasi zdjęcia, więc muszę się ogarnąć, żeby wiecie, jakoś tam wyglądać. Jako tako. A nie jechać jakaś taka totalnie nieogarnięta. Kto to tu piszczy? Halo. Nałożyłam sobie jeszcze w międzyczasie trochę kremowego bronzera. Jakaś taka jestem blada dzisiaj strasznie. Zrobiłam brwi kredką. Chyba czas na samopalacz. No nie? A, więc to jutro. I róż kremowo, tym chciałam Wam powiedzieć. Wspominałam kiedyś, że jakoś nie potrafię odnaleźć się z tym produktem. Mowa tutaj o tych różach od Rare Beauty. Ja mam w kolorze Happy. I to są bardzo popularne produkty. Chociaż ja powiem, że pierwszy raz z tym różem, to u mnie był trochę taki fuck up. Niestety nie udało mi się ładnego makijażu wyczarować. Gdzieś mi on się porozsuwał i nie wyglądał dobrze. I tak próbuję znaleźć na niego sposób. I wydaje mi się, że tutaj kluczem jest to, że nie możemy tego produktu tak bardzo blendować. Ja mam tendencję do tego, że tak wszystko rozblendowuję na dużą powierzchnię twarzy. A tu trzeba robić to w miejscu. Nie przesuwać tej gąbki jakoś tak intensywnie. Więc zrobimy sobie takie dwie kropeczki tu. Ten kolor jest bardzo ładny, natomiast nie będziemy tak strasznie przesuwać tą gąbką, no nie? Tylko skupimy się w jednym miejscu i zobaczymy, jak to wygląda. Kolor jest bardzo ładny. On, widzicie, że bardzo ładnie wtapia się w buzię. O! U! Ale trzeba to robić tak jakby w jednym miejscu, bo ja tak zazwyczaj, wiecie, blenduję tą gąbką połowę twarzy. Robię to takimi zamaszystymi ruchami. To jest zdecydowanie bardziej taki różowy róż, typowy pinki pinki. Nie mamy tutaj za bardzo moreli. Natomiast wygląda bardzo ładnie. Tylko tak jak mówię, nie dotykamy, bo ja bym jeszcze to blendowała i ten róż by w końcu zniknął. Wracając do makijażu, użyłam troszeczkę tej paletki od Hebe, tych takich basicowych kolorów. Zrobimy sobie też kreskę brązowym ołówkiem, taką brązową kredką i rozdymimy to do góry. Nie chcę mi się dzisiaj bawić w liner, a mam ochotę na taki właśnie fajny makijaż oka rozdymiony. Zrobione, kawa zaliczona, jesteśmy w CSK. Piękne, polecam, jeżeli będziecie w Lublinie. A tu ciocia Kasia. Ciocia Kasia jako dostarczanie rozrywki. No, gdzieś
No, tutaj jest dużo miejsc, żeby chodzić. No, pogoda niestety nie zachęca dzisiaj do spacerów, bo jest strasznie zimno, więc schowaliśmy się tutaj w środku, dokończymy kawę. Zawijam się potem do domu. Ciocia się wybawi, ja się napiję kawy, pogadamy i do domu. Zostań. Kokos. Siedem. O, brawo. Dobry. So he's gone, leaving then. You won't see him again. It was convenient, but you won't be staying friends. And you know that, sweetie, you know that. Think you knew it before, but you just ignored that. So now you won't take that. Siemanko, siemanko, dzień dobry. Robię sobie dzisiaj takie sztosowe śniadanie, jedno z moich ulubionych. I będzie to omlet z serem i z tortillą. Tutaj mamy obok. Uwielbiam. Dla mnie śniadanie to jest w ogóle jeden z ważniejszych posiłków, więc to prawda jem trochę później, ale musi być konkretne. Więc mamy tutaj już cebulkę i szynkę. Dorzucę jeszcze brokuły, dlatego że zostały mi ze śniadania dzieci. Więc... O, pyk. Teraz lądują tutaj jajeczka. Wiem, że powinno się mieszać, ale wiecie tam... Będzie tak. Też wyjdzie naprawdę smaczne. Często tak robię i też wychodzi ok. No i teraz przykrywamy to. Aha, no tak to... Poczekajcie, wezmę większą pokrywkę. Przykrywamy i czekamy, aż się troszeczkę zetnie omlet. Przewrócimy go na drugą stronę, posypiemy serem i wykończymy wszystko tortillą. I będzie picobello. Posypałam to wszystko serem. Jeszcze troszeczkę dosypiemy. I przykryjemy to tortillą, przekręcimy. I ten ser się stopi i połączy nam placek z jajeczkami. I będzie pychota. Tada. Śniadanie gotowe, ale muszę wyłączyć radio, słuchajcie, nie mogę. Nie mogę za głośno, nie mogę. Ja lubię czas spędzać w ciszy, jakoś tak źle na mnie działają wszystkie bodźce głośne, więc korzystając z okazji, że jest cisza, to zjedzmy w ciszy, będzie na pewno miło. Jestem już w samochodzie, jadę do Daga na spotkanie. Wszyscy się tam spotkamy dzisiaj, Kasia, Oskar, żeby przegadać temat takiego letnio-wiosennego dropu. Nie powiedziałabym, że będzie to kolekcja, będzie to po prostu drop kilku rzeczy w takim bardzo wiosenno-letnio-wyjazdowo-morskim klimacie, ale też mam wrażenie, że te produkty fajnie sprawdzą się nie tylko na wyjazdy, ale na takie też lato w mieście. No i dzisiaj zobaczymy prototypy, zobaczymy jak to wszystko wyszło na żywo i to jest w ogóle niezwykle ekscytujący moment zawsze, bo tak jak mamy coś w głowie, później wspólnie robimy wzór, przelewamy to na taki, wiecie, prototyp i później jak już realnie wszystko jest tak dopracowane i możemy zobaczyć finalny produkt, to jest w ogóle niesamowite. Także dzisiaj mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Witajcie w mojej dżungli. Mamy teraz chwilę, żeby zająć się kwiatami, a wiem, że wiele osób temat kwiatów bardzo interesuje. Ja gdzieś tam po pandemii odkryłam jakąś taką wielką miłość do kwiatów. Wiecie, lata lecą, zmieniają się zainteresowania. Potrzebowałam trochę rzeczy właśnie do takiego przesadzania oprócz klasycznych gadżetów. I muszę Wam powiedzieć, że przy okazji takich dużych zakupów w Dealsie, które robiłam przed takim ogromnym sprzątaniem poremontowym,
bo stwierdziłam, że tam naprawdę są fajne środki takie chemiczne. Widziałam Zuzi filmik, gdzieś tam kilka recenzji. Będzie trochę o tym sklepie, bo stwierdziłam, że podzielę się z Wami tymi poleceniami, bo naprawdę fajne rzeczy można tam kupić. Ja po takim tym remontowym szaleństwie, gdzie miałam do ogarnięcia bardzo generalnie sprzątanie całego domu, tak naprawdę wiecie, no odgruzowanie wręcz, właśnie do Dealsa się udałam po chemię. Po filmie Zuzi i w ogóle jak byłam tam, to widziałam, że naprawdę jest masa chemii i sprawdziło mi się kilka rzeczy. Zresztą na stories wrzucałam Wam ostatnio takie chemiczne polecajki i był taki ogromny odzew, że śmieję się, że po 30 to bardziej cieszy, wiecie, dobry płyn do czyszczenia zlewu niż kolejny ciuch z Zary. Kokos, ważysz 30 kilo, rozumiesz? Myślisz w główce, że jesteś szczeniakiem? No i już nie. No i będąc w Dealsie, oprócz chemii, którą za chwilę Wam pokażę, kupiłam też kilka rzeczy właśnie do ogarniania kwiatów na wiosnę. Takie, proszę bardzo, rękawice. Mają bardzo fajne też takie uchwyty do przyczepiania roślin, szczególnie jeżeli macie takie bardzo rozłożyste rośliny. Ja mam kilka takich, które strasznie mi się rozjeżdżają na boki, ale do przypięcia właśnie takich roślin w Dealsie są też takie naprawdę świetne klipsy. To już moje jest drugie opakowanie, bo wcześniej kupiłam, tylko one jakoś tak magicznie u nas w domu znikają, te klipsy. Nie wiem, kto je gryzie albo ściąga. W każdym razie to są takie naprawdę fajne klipsy. Jeżeli macie jakiś listek albo łodygę do podpięcia, to po prostu tym klipsem przyczepiacie do takiego bambusowego pałąka albo do tych takich drabinek. Naprawdę fajna sprawa, więc w Dealsie takie roślinne rzeczy do ogarniania roślin były. Muszę Wam powiedzieć, że dawno nie miałam tak dobrych preparatów do czyszczenia przypaleń, kuchenki, płyty. W sensie ja mam płytę indukcyjną, więc tutaj chodzi o płytę głównie. Ogólnie, jeżeli chodzi o takie trudne do usunięcia zabrudzenia, to to mleczko do mycia razem z tą pastą, bo to jest w zasadzie chyba bardzo podobna linia, to jest petarda. Tym najczęściej czyszczę piekarnik, wszystkie przypalenia, bo czasami nawet jak coś gotujecie czy pieczecie w zamkniętych jakichś naczyniach żaroodpornych, zawsze gdzieś tam troszeczkę skapnie, czy jak piekę chleb, czy cokolwiek, to po prostu zostają takie bardzo trudne do usunięcia, zastygnięte, zeschnięte resztki, jakieś tam kropelki jedzenia. A jeżeli chodzi o środek do czyszczenia płyty indukcyjnej, to nigdy nie miałam tak dobrego jak właśnie ten. Gorąco Wam polecam w Dealsie właśnie te środki, są fantastyczne. Przy czyszczeniu ogólnym w domu, po remoncie strasznie podpasował mi ten, to jest taki spray w zasadzie do wielu rzeczy. On jest taki uniwersalny, ten różowy, bajecznie pachnie. To jest w ogóle kosmos, jeżeli chodzi o chemię. Oczywiście warto zawsze zrobić jakiś taki test wcześniej, żeby po prostu posprawdzać, czy powierzchnia nie zareaguje jakoś negatywnie na jakąkolwiek chemię, jakiej używacie. Ale ten tutaj naprawdę jest świetny. Ja używałam do zlewów, do czyszczenia płytek, do takich raczej grubszych zabrudzeń. Nie do końca do czyszczenia, nie wiem, futryn czy drzwi, bo to są takie delikatne powierzchnie laminowane. Ale do płytek, do zlewu, do armatury sprawił się świetnie. Bardzo gorąco Wam polecam i zaskakujący jest ten zapach, naprawdę. I tam w ogóle są te czyściki. Ja miałam takie czyściki z... Jaka to była firma? Jakaś polska. Kiedyś Wam polecałam w ulubieńcach domu. I okazuje się, że w Dealsie macie taki 10-opak. Mamy tutaj 10 sztuk. I to jest taki czyścik nasączony mydłem. On wygląda mniej więcej... I to jest taki czyścik nasączony mydłem, który zwilżacie w wodzie i on przez ten kontakt z wodą robi się aktywny i przepięknie czyści. Tutaj ta powierzchnia jest taka bardzo delikatna, natomiast w dalszym ciągu jest to czyścik, więc bardzo ostrożnie, jeżeli chodzi o szorowanie. Świetnie się to sprawdza. Gorąco Wam polecam, jak widzicie, u mnie to już jest w ogóle na bardzo dużym zużyciu. Bomba, naprawdę bomba. To co, kokos, bierzemy się za roślinki. O, zobacz, miziu. Najbardziej kapryśny okaz to jest oczywiście ten fikus. Mam go już chyba 3 lata. Odkąd w zasadzie się tutaj przeprowadziliśmy, to mam ten kwiatek i on jest totalnie nieprzewidywalny. Nie potrafię go ogarnąć. Pogubił liście z tej strony. Ma z tej strony taki jeden brzydki, żółty liść. I myślałam w zasadzie, że już nic z niego nie będzie. I w ciągu chyba tygodnia wypuścił 1, 2, 3 nowe liście. To są wszystko nowe, piękne liście. Tam z tyłu jest jeszcze kolejny. I chyba chce się piąć w górę, a na dole po prostu zrzuca.
liście, ale jest totalnie kapryśnym kwiatkiem, nie ogarniam go w ogóle. Czasami pojawia się też trochę pytań o donice, więc szybciutko zahaczę jeszcze o ten temat. Ja kupuję doniczki w najbardziej popularnych sklepach. To jest IKEA, to jest TK Maxx, ta osłonka taka drewniana to też jest IKEA, ta czarna to jest Hisk, ten stolik drewniany jest na zamówienie, ten również, ale chciałam Wam polecić bardzo doniczki z terakoty. To są tutaj te pomarańczowe, zamykulka w niej jest i tam z tyłu strelicja. Terakota jest naprawdę bardzo fajna, jeżeli chodzi o uprawę roślin, dlatego że ona oddycha, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, uważam, że jest bardzo efektowna. Ja mam akurat takie pomarańczowe, ale możecie też kupić, nie kupiłam na Allegro, takie kremowe. Tutaj tylko trzeba uważać na to, że czasami po prostu trzeba podlać odrobinę więcej, bo terakota czasem chłonie wodę. Więc dla roślin, które lubią dużo wody, trzeba troszeczkę podlać więcej. Ale naprawdę mam wrażenie, że rośliny rosną pięknie w tych donicach. No i też zawsze polecam z podstawkami, bo one troszeczkę, z racji tego, że mają taką swoją strukturę, mogą brudzić podłoże. Więc zawsze z podstawką, zresztą tam jest otwór, bo wiadomo, że zawsze musi być otwór, drenaż w doniczce. Hejka, hej, dzień dobry w piątek. W tym vlogu jeszcze nie było stroju dnia, więc dzisiaj, bardzo proszę, nadszedł ten dzień. Bardzo prosty, czarno-biały strój dnia. T-shirt z HM-u. Ja mam taki luźniejszy rozmiar, bo zawsze sobie wpuszczam spodnie. To są bardzo fajne, natomiast stare spodnie z Bershki. Z szeroką nogawką, z bardzo fajnymi kieszeniami. Buty mam na dole, ale to będą te moje białe sneakersy Veja. I myślę, że zarzucę na to wszystko taką dużą kurtkę jeansową. Tą kurtkę mam z tamtego roku, to jest kurtka z Zary. Ona jest taka bardzo oversize'owa i duża, ale myślę, że spokojnie możecie znaleźć takie kurtki w lumpeksach. Na nosie okulary to są Ray-Bany. Ktoś mi się tutaj powyginał, muszę je chyba ogarnąć. Biżuteria apart jak zwykle, więc skakuję w buty, zabieram mandżur i w drogę. Byłam na dole znieść rzeczy, jest zimno i ta kurtka jeansowa dzisiaj nie przejdzie, więc szybka przebiórka. Pod spodem zostało oczywiście wszystko to samo. Narzuciłam tylko taki bardzo fajny wełniany sweter z Zary. On będzie tutaj dobrze grał kolorystycznie i też jest bardzo ciepły. Ma takie długie rękawy, jest naprawdę bardzo milusi. I na to zarzuciłam po prostu trench. To jest dosyć długi trench, więc będziemy tutaj trochę na kloszarda. Ale jak zapnę się, przewiążę się w talii paskiem, to będzie wszystko wyglądać ładnie. Natomiast wiecie, że ja lubię taki luźny styl, więc ten sweter troszeczkę tu będzie wystawał. Tutaj będziemy mieć fajny trench. Do tego jasna torebka i te skarpetki to w ogóle bardzo pasują. Ale będą buty sportowe i będzie wszystko gitarka. Dobra, lecę. Co to jest? Tam jest fontanna?